Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Każde zaawansowane społeczeństwo istnieje dzięki temu, że stwarza pewne instytucje. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No instytucje, no społeczeństwo stwarza te instytucje, no ale również mówi tym instytucjom, co chce, żeby te instytucje robiły. No i zbiera pieniądze, zbiera podatki, no i każe, czy mówi im, że ma działać w ten sposób, czy w tamten sposób. No instytucje, powiedzmy, jak policja, instytucje jak straż pożarna, sądy, szkoły, no to one mają robotę do wykonania, no i społeczeństwo zbiera pieniądze w formie podatków i się spodziewa czegoś w zamian. Ale jedna z amerykańskich instytucji, no szczególnie w amerykańskich instytucji, wyższe uczelnie, no zdecydowały się, że w zasadzie one będą działały same dla siebie, tak? Także tą robotę, które miały wykonywać, przesunęły daleko, no i poszły w kierunku lewactwa i zamieniły ją w zasadzie czymś innym. Nauka jako taka, wykształcenie jako takie, przygotowanie społeczeństwa i studentów, uczniów do tego, do nowego życia i do nauki czegoś nowego, no to zostało zamienione. No to jest wymagane, tak? Benefitem tego, że ludzie mają wykształcenie, mają wiedzę, to społeczeństwo rośnie, tak? Społeczeństwo rośnie, rozwija swoje horyzonty. Obywatele, którzy wyrastają w takiej atmosferze, no są wartościowymi obywatelami i są w stanie coś wyprodukować, coś stworzyć. Indywidualnie studenci, uczniowie, konkretnie dla nich pracuje to w ten sposób, że znajdą zatrudnienie, że mają jakieś zarobki, mogą coś zrobić dla wszystkich, mają kariery w ekonomii, która się posuwa. Ekonomia, która się rozwija, posuwa. No, wszyscy są zadowoleni, no, ale wszyscy muszą się jakoś uczyć. No, dzisiaj akademia no to zmieniła w zasadzie ze swojego psiego obowiązku nauczania. Oni doszli do wniosku, że oni muszą, że oni się zamienili w bojowników o sprawiedliwość społeczną. Już nie ma znaczenia matematyka, geografia, historia, języki i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest podporządkowane wojnie rasowej, wojnie klasowej, wojnie społecznej. To jest jedyne, co oni sobie wymyślili, że mają zrobić. To nieprawdopodobne. To jest zboczenie z tej drogi, z tej misji, która była dana im przez społeczeństwo. No to ma w zasadzie śmiertelne konsekwencje. No, odejście od tego normalnego nauczania i zamienienia tego, że oni mają robić to, co chcą, zamiast to, co mają powiedziane, no to jest strasznie szkodliwe dla samego społeczeństwa. Wszyscy rozumieją, że no od początków Ameryki, od założenia Ameryki, no to założyciele, no i każdy normalny rozumie, że jednak akademia i polityka, no to nie można łączyć, dlatego że ideologie polityczne prędzej czy później są na tyle sztywne i tyle wpchają w jednym kierunku, że polityka i akademia się nie może łączyć. To jest po prostu jak ogień i woda, jak woda i olej. Wszyscy normalni rozumieją, że nauka ma inne powody dla istnienia w społeczeństwie, no i polityka ma inne.
one są kompletnie przeciwstawne. Akademia i polityka są kompletnie przeciwstawne i nie mogą współdziałać razem, no bo jedna w zasadzie zagryza drugie. No i polityka na dzień dzisiejszy w Ameryce wymazała szkolnictwo z systemu społeczeństwa. No i to dzisiaj, no to widać właśnie, że tak to się stało, że jest jednorodność, umysłowa, intelektualna, wykształceniowa, szkoleniowa i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest widać jak na dłoni. Takie myślenie analityczne, no to jednak wymaga myślenia alternatywnego. To najróżniejsze ideologie, najróżniejsze pomysły, najróżniejsze spojrzenie świata jest dyskutowane, żeby udowodnić, że coś jest lepszego, coś jest gorszego, ale dzisiejsza ta krusada polityczna, dzisiejsza ta walka polityczna, to wymaga jednego, wymaga tylko wyłącznego wierzenia i zaangażowania i poświęcenia. Dzisiaj akademia poszła w kierunku po prostu jednopartyjnego, komunistycznego myślenia. Większość Amerykanów jest normalna, no i większość Amerykanów, normalnych Amerykanów, nie jest z tego zadowolona. No ale problem jest taki, że niezależnie ile razy jest pokazane, że nie ma tej różnorodności w koledżach i na uniwersytetach, to jednopartyjne kampusy, jednopartyjne uniwersytety w zasadzie działają. No jest to bardzo niezdrowe. Jest to bardzo niezdrowe i jest to bardzo rujnujące z akademickiego punktu widzenia. Tam po prostu nie ma dyskusji. Tam już po prostu jest komitet centralny i tam już jest tylko szkolenie twardogłowych komunistów. Inaczej już nie da rady. Kiedyś były jeszcze rozmowy pomiędzy konserwatystami i radykalnymi politycznymi komunistami, no ale to już się wszystko zakończyło. Teraz w zasadzie akademicy to są kompletnie lewacy i najgorsze jest to, że biorą właśnie podatki z tego. Jak im się to udało podmienić, tak? Jak to się udało podmienić, że akademia w zasadzie zamieniła to, co miała robić, na to, co chce robić. No i co społeczeństwo może z tym w sumie zrobić? Bo jeżeli podatnicy płacą podatki, a szkoły robią nie to, co miały robić, tylko zrobiły się instytucją samą dla siebie, no to tak jak w teatrze, jakby grupa garderobianych czy tam technicznych, którzy obsługują scenę, powiedzieli raptem, że oni są ważniejsi od aktorów. No i to właśnie coś takiego się stało. Dzisiaj czy od publiczności. Wszystkie te instytucje, co społeczeństwo ma zrobić, kiedy instytucje nie robią tego, co społeczeństwo im powiedziało, że ma robić i płaci im, tak? To jest oryginalne założenie, mieli kształcić. No i jedynym rozwiązaniem to jest to, żeby zabrać im pieniądze. Społeczeństwo po prostu musi zrobić coś, żeby te 99% uczelni, które jest komunistyczne, wszyscy co płacą, po prostu muszą coś z tym zrobić. Radykałowie w Minneapolis, to oni zrobili, właśnie zabrali pieniądze policji. Oni zabrali pieniądze policji, powiedzieli, że policja nie może aresztować, policja nie może strzelać do kryminalistów. Policja musi się zamienić w zasadzie w służbę społeczną, w pracowników społecznych, no i przesunęli te fundusze. No ale tam widać, co się dzieje w Minneapolis, to po prostu tam morderstwa wzrosły 2-3-krotnie, napady wzrosły 2-3-krotnie, no i jest po prostu makabra. No, prędzej czy później w Ameryce ludzie się
się pójdą po rozum do głowy. 2022, no kongres po prostu zmieni się dramatycznie. No to już nie ma dwóch zdań, że po prostu demokraci to zostaną wymieceni. Wszystkie te no Biden nie wiadomo, czy dożyje, no ale to wszystko też będzie, kiedy kongres, senat i Izba Reprezentantów przejdzie kompletnie w ręce republikanów, no to przez długie lata Ameryka się nauczy, że socjalizm po prostu był blisko, żeby zlikwidować Amerykę. No ale wyższe uczelnie, no to dostaje pieniądze z najróżniejszych źródeł. Dostaje z rządu federalnego, z rządu stanowego, no to są podatki, tak? No to są podatki, no ale tak samo dostają czesne od studentów, dostają pieniądze od tych rodziców, tych studentów, wszystkich tych, którzy pokończyli szkołę, czyli absolwentów, dużo absolwentów daje po prostu jakieś co roku jakieś pieniądze, które tam niby może odpisać, no ale mają jakieś takie sentymenty do swojej uczelni. Także zabranie funduszy akademii, no to wymaga w zasadzie milionów, dziesiątków milionów ludzi, żeby do tego doszło. No ale ludzie zaczynają widzieć to. Ludzie zaczynają widzieć. W 2011 roku były badania Centrum Badawczego. No oni tam obliczali, że było około 20 milionów studentów w Ameryce. No to jest sporo, na 330 milionów. A na jesieni 2019, czyli po niecałych 10 latach, no to studentów jest 18 milionów. Także, że to spadek jest około 11%. W tym samym czasie ilość młodzieży 18-24 lata, no to była mniej więcej podobna. Także społeczeństwo zaczyna zdawać sobie sprawę, że te uczelnie, które kosztują 40, 50, 60 tysięcy rocznie, czyli do ćwierć miliona. No i dlaczego one tyle kosztują? No tyle kosztują, bo w zasadzie to uczelnie, kiedy socjaliści, demokraci zaczęli mówić, że wszyscy mają prawo do nauki, rząd federalny zaczął powiedział, że będzie gwarantował pożyczki studenckie. No i pożyczki studenckie doprowadziły do tego, że tuition w latach, powiedzmy, 1970 do późnych 80, to więc większość amerykańskich studentów, no to pracowała w wakacje, pracowała po godzinach, kiedy byli w high school, trochę rodzice im dali, to była kwestia roczna tuition, czyli te czesne na uczelnie, no to było mniej więcej miesiąc, dwa, trzy miesiące rodziców. No a teraz średnia jest około 50-60 tysięcy dolarów, czyli to jest średnia zarobków amerykańskich. Także inflacja w szkołach, to na uczelniach. Kto jest odpowiedzialny? No rząd federalny. Rząd federalny, bo doprowadził do tego, że dawali pożyczki, banki dawały pożyczki oprocentowane 2, 3, 4%, nawet więcej. No i zapotrzebowanie, prawo popytu i podaży spowodowało to, że ludzie, którzy dostawali pieniądze, składali na uczelnie. No i to jest potężna inflacja. No ale dużo ludzi się zorientowało, że jednak ukończenie tych szkół, no to jest coraz bardziej bezwartościowe. Te najróżniejsze kierunki, które studenci kończą z potężnymi długami. I teraz Biden mówi, że tam trzeba unieważnić te pożyczki, te wszystkie pieniądze, które oni pobrali. No ale to jest wina rządu. Wina rządu, że tyle studentów ma tych pożyczek, i wina rządu, że oni pracy nie mogą znaleźć, i wina rządu, że uczyli się w najróżniejszych debilowatych gender study, czy w debilowatych jakichś tam rasowych indoktrynacja polityczna. No ale to jest tak, to jest to, co komuniści przez ostatnie 60 lat zrobili. Cała ta zamiana tych instytucji społecznych,
nich, no to to zabrała. Zabrała Ameryce szansę na normalne funkcjonowanie systemu, szczególnie wyższych uczelni. No i to, to pokazuje to, to destruktywne i niszczącą tą ideologię, którą koledże i uniwersytety używają, żeby znaleźć dostęp do młodzieży. No to, to co młodzież i młodzi ludzie do 35 roku pokazali głosując na tego socjalistę kretyna Bidena, który doprowadził do tego, że w zasadzie Żydzi mordują Arabów, Arabi mordują Żydów. W Ameryce się zabijają na stacjach benzynowych, bo benzyny zaczyna brakować. Benzyna kosztuje coraz więcej. Wszyscy będą płacili podatki. No ale to jest produkt szkolnictwa. To jest szkolnictwa, które w zasadzie mówi do całego społeczeństwa, tak, my bierzemy forsę pieniądze od was, ale to, co zrobimy z tymi pieniędzmi, no to wszystko należy decyzję do nas, a wy możecie się pocałować w nos. No, społeczeństwo musi powiedzieć, nie myślimy, że będziemy wam płacić, żebyście robili indoktrynację. No i teraz jak pytanie jest takie, jak przekonać miliony ludzi, żeby z tego abstrakcyjnego w zasadzie pojęcia społeczeństwo, jak zachować się tak, żeby się zorientować jakoś, jakiś taki zrobić akcję przeciwko temu uprowadzeniu. No bo to zostało uprowadzenie, szkolnictwo zostało uprowadzone. Większość ludzi, no musimy głosować. Czy wszyscy normalni muszą zacząć głosować. Trzeba coś zmienić, szczególnie te szkoły stanowe, które doprowadziły do tej kompletnej indoktrynacji młodzieży, która jest przekonana, że komunizm, no to jest coś najwspanialszego. No ale oni myślą o tym, żeby być przy żłobie. Oni myślą, żeby być przy budżetówce. Oni nie myślą o tym 80% reszty społeczeństwa. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję za to, że wierzycie Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na republikanów, głosujcie na konserwatystów, nie dajcie się, 2022 musi zmienić polityczną scenę, 2024 wybory prezydenckie też to coś zmieni. Przekaz dla socjalistów, którzy głosowali na Bidena i tą bandę wariatów środowiskowych. Patrzcie się, co się dzieje. Wojna prawie, że w Izraelu, wojna prawie, że na Tajwanie, wojna prawie, że w Ameryce. Nie jest dobrze, benzyna rośnie, benzyny brakuje. 120 dni, totalna katastrofa. Na granicy południowej, totalna katastrofa. Zdrowia dla normalnych.